Dobra. Dwie grupy. Tak. Jedna grupa. Tak. Tak. Jeden pierścień wyrządzi wszystkim. Tak, jeden pierścień. No, mój. Ostatnio poruszaliśmy styl interakcji zaczynający. Mówiliśmy o czterech typach, które są informujące, inicjujące, czyli ekstrawertyczni, oraz ostatni ruch, czyli dynamiczni. Dzisiaj będziemy też mówić o czterech ekstrawertycznych typach, ale bardzo różnych. I ta dzisiejsza nasza grupa nazywamy grupą zarządzających. Mam styl interakcji zarządzający. I znowu, cztery typy ekstrawertycy, czyli inicjujący, ale dzisiaj mówimy o typach bezpośrednich, czyli mówią wprost, mówią konkretnie. To, co mówią, to jest to, co myślą i to, co myślą, powiedzą. Bo oni chcą przekazać treść, w przeciwieństwie do tych wcześniejszych, którzy chcieli być taktowni i dogadać się z grupą. Ostatnia jeszcze... Kontrola, czyli typy statyczne, co nie oznacza oczywiście, że nie pchają na przykład zespołu do zwycięstwa, jak najbardziej. Tak, to jak najbardziej robią. Natomiast jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat typów kontroli statycznych, to zapraszamy do odcinka. Ja tylko w skrócie powiem o tym, że na pewno starają się przemyśleć swoje decyzje, tak, i nie wykonywać ich w żaden taki pochopny sposób. Oni się boją chaosu, unikają chaosu i dlatego kontrolują swoje decyzje, kontrolują swoje ruchy i kontrolują lubią mieć kontrolę. Swój rozwój. To nie znaczy, że wchodzą z bucierami i kontrolują wszystko, co ci ludzie pod nimi robią. Nie, tu chociaż nie czasem tak jest. Czasem, ale to nie o to chodzi po prostu tak. Tutaj w tej jest definicji. To taki stereotyp, tak, który chodzi... czasem ma coś z prawdy. Oczywiście, ale to tak samo o tych wcześniejszych może ESFJ, kontrola tak, tak, często tak się zdarza, a to jest zupełnie inna, inna kategoria. No, z tą kontrolą chodzi bardziej o to, w jaki sposób rozmawiają z ludźmi i w jaki sposób podejmują decyzje. Zgadza się. I jeśli chodzi o typy zarządzające, o ich cechy, to mamy ich parę. Jeszcze powiemy, że to są typy ENFJ, czyli protagonista. ESTJ, czyli wykonawca, nadzorca. ENTJ, dowódca, szef. ESTP, przedsiębiorca, praktyk. Czyli kojarzy nam się tak. Zarządzający, to każdy pomyśli o tych EJ-ach. Znowu oprócz ESFJ, bo on jest we wcześniejszej grupie. I tutaj też wchodzi typ ESTP. Tak, STP właśnie jest tym wyjątkiem w tym momencie. Chociaż to jest taki często STP, taki stereotypowo postrzegany jest taki wilk, który nie jest ze stadem, ale on jest takim... po prostu wilkiem... Samotnik. Samotnym. No, ale znowu, tak czysto teoretycznie, czysto stereotypowo, te cztery typy wymienione ENFJ, ESTJ, ENTJ i ESTP to są tak te w memach, które często opisywane są może jako nie najmilsze, nie najwrażliwsze osoby, chociaż tak, ENFJ... Tak, pokazują palcem. Bardziej co chodzi masz o to, robić? Że są tak, co robić, dowodzić. ENFJ ci... Tak pokazuje, ale tak wiecie. Ale taki... też dowodzi, właśnie o to tak, chodzi, taki, to są taki... te typy, które po prostu silną ręką potrafią pociągnąć się do przodu. Dlaczego? Wpływowy sposób. Wpływowy sposób. No i dlatego, że oni wszyscy razem należą do grupy zarządzających, przez to znowu, że są inicjujący, bezpośredni w komunikacji oraz statyczni. Zgadza się. I tak, są nastawieni na plan akcji, mają jakieś akcje, działanie, to jest stereotypowo, oczywiście ta osoba, która ma ten plan, mówi, dobra, tutaj stawiam ten proporczyk, tutaj stawiam ten znaczek, robimy to teraz tak, idziemy przez góry. Ty masz to góry, zadanie, tak. Teraz do góry. To nie jest ta osoba, która mówi, to tutaj mamy teraz, jest śnieg, a my jesteśmy, mamy słonie. Idźmy, zobaczymy, wyjdzie w praniu. Wyjdzie w praniu, tak. Oni mają plan. Tak. I ten plan jest przemyślany, dlatego zwykle działa, dlatego na zarządzających znowu stereotypowo bierzemy tych ludzi, powiemy, że sobie poradzą. Tak. To nie znaczy, że tamci sobie nie poradzą, tylko tak patrząc czysto powierzchownie po
po tym, jak się ludzie prezentują, no to z czegoś to wynika. Tak. Z ciekawości powiem Ci, że po jednym z moich naszych szkoleń, które prowadziliśmy, przyszła do mnie po jakimś tam czasie osoba, mówi: no ja zatrudniłem tam jedną osobę, to była protagonista NFJ, na stanowisko sekretarki. Oj. I powiedział: ale widzicie, tu powiedzieliście, że to są typy zarządzające, a ja na sekretarkę świetnie się sprawdzam. Mówię, no tak. Ja domyślam się, mówię, człowiek do ludzi, no. No ja powiedziałem jemu, że jak najbardziej, że pewnie jak najbardziej może tak być i to nie jest tak, że nie pasuje, tylko mówię, nie wiem jak długo będzie sekretarką i jak za niedługo, za jaki czas będzie chciała gdzieś tam awansować no, iść dalej. No. On mówi, tak zdziwiony, mówi, faktycznie, no teraz tak jest. No. A to nie było, nie wiem, czy minęło 2 miesiące, czy 3 od tego, jak prowadziliśmy to szkolenie. Więc to tak jest, że typy zarządzające oczywiście mogą robić rzeczy inne niż zarządzanie. Oczywiście. I czasami jest tak, że naprawdę mogą, jako ten handlowiec, jako jakaś osoba, no nie wiem, załóżmy, badacz, nawet naukowiec. Ja sobie wyobrażam naukowca jak NTJ, jak najbardziej. STJ też. Też, tak. Które NFJ, sobie... jak najbardziej. To nie jest tak, że to są tylko szefowie. Tak, ani że tylko szefami mogą być oni. Oczywiście. Tak, natomiast mają... jest pewien zestaw cech, tak, który w naturalny sposób ich predysponuje do tego. Ja mam, tak, kojarzymy takie stanowiska z takimi ludźmi. Zgadza się. Ja poznałem jednego STJ-ta takiego gdzieś tam w mojej rodzinie i rozmawiałem z nim na temat jego prac i tak dalej, co robi, i okazało się, że właśnie w budowlance był, pracował, oczywiście bardzo świetnie sobie radził i tak dalej, i mówi, że bardzo szybko od razu go awansowali. I to, wiecie, to nie jest przypadek znowu. No tak. Oni też do ludzi wychodzą, interesują się ludźmi, naprawdę interesują się ludźmi. Tak. Nawet to też jest głupi stereotyp, że ten typ T to on jest nastawiony tylko na zadaniu. Nie, ESTJ, on będzie i ENTJ będą gadać z tymi ludźmi, będą pamiętać o każdym szczególe, przy następnej okazji zagadają. Oni żyją też dla tych ludzi, te typy ekstrawertyczne. Mhm. I potrafią też dosyć łatwy sposób w stosunku do innych typów delegować zadania. Tak. Czyli powiedzieć komuś, że ma w jakiś sposób zrobić dane zadanie i co zrobić? Przekazać wytyczne oraz przekazać jakiś taki sposób, żeby ta osoba czuła, że to jest albo poważna sprawa, albo że to ma sens, albo że to jest ważne. Albo po prostu w taki sposób, że ta osoba chciała wziąć na siebie to zadanie. I w ten sposób prowadzą ten zespół do celu. I też wiadomo, nie wszyscy, ale ta grupa też potrafi brać odpowiedzialność za grupę. Mm-hmm, to też jest taka cecha, która ich jak nie wyróżnia, to też czyni, że są atrakcyjnymi na takie stanowiska, bo oni jakby nie biorą osobiście, że coś tam nie wyszło. Oni wiedzą, że my tutaj wspólnie działamy, ja tutaj jestem szefem, deleguję, więc ostatecznie ja was obronię, jeśli coś złego się stanie. Mm-hmm. Więc też jest takie zaufanie do tych ludzi, że są silni i że są ze mną. Mówiłaś wcześniej o tym, że są bezpośredni, że mówią co myślą, myślą co mówią, i to jest prawda, natomiast też no, musimy podzielić to na grupy, czyli każda grupa troszeczkę inaczej komunikuje. No to znowu jest INF, ISJ, tak, INT, ISP. W każdej z tych... Czyli odkrywca, strażnik, mamy analityka, mamy idealistę. I wiadomo, że taki idealista zarządzający, to on będzie sprzedawał bardziej ideę, jakąś taką większą misję, tak, jakiś taki górnolotny cel, do którego będzie chciał popchnąć wszystkich, żeby razem z nim wskoczyli na tą łódkę i podbili świat. I będziemy prowadzić szkolenia z budowania morali, powiedzmy team building, takie sprawy. A taki ESTJ może niekoniecznie będzie chętny. Tak, na takie rzeczy. Ale on fajnie, na przykład bardzo fajnie na ESTJ reagują ludzie techniczni. Jeżeli jest szkoleniowiec STJ, on przychodzi, on od razu wzbudza takie zaufanie dotyczące tego, w jaki sposób tak najlepiej zrobić daną rzecz. Załóżmy tam otynkować ścianę, no, bo on jest specjalistą i fajny taki bardzo
ST sposób, bym powiedział, czyli sensoryczny i taki właśnie T, czyli myślący. Bardzo taki rzeczowy sposób przedstawi i naprawdę ja widzę, że od razu to wzbudza zaufanie u innych ST i widać, że od razu to kupują. I nie ma tych zbędnych relacyjnych spraw na przykład. Tak, ja, tak. Ja znam osobę też, która pracuje w firmie informatycznej. Szczególnie teraz wszyscy siedzą w domu, w swoich pokojach, przy ekranach i robią po prostu swoje zadanie. A co jakiś czas wrzuca im góra, bo takie mają zadanie HR i te sprawy, wrzucają im jakieś takie zadania budujące zespół czy coś w tym stylu i bawi mnie to za każdym razem, jak te oburzenie, czy nawet strach przed tymi zadaniami. Na przykład informatycy mieli napisać i przedstawić piosenkę rap. No, dla niektórych jest to świetna zabawa, a dla tych ludzi to nie jest fajne. To jest ten rodzaj HR-u, z którego bardzo dużo ludzi się śmieje. Tak, dlaczego też dużo ludzi się śmieje w ogóle z zarządzania zasobami ludzkimi, ludźmi i tak dalej, takimi z psychologii? No bo są osoby, które mają jakiś obraz rzeczywistości, znowu patrzą przez pryzmat swojego ego bardzo często i starają się to ego narzucić na przykład osobom technicznym, które siedzą w grupie takich osób, które niekoniecznie potrzebują, naprawdę nie muszą mieć wielkiej wizji, idei sprzedawanej albo... Tak, wysyłają sobie memy nawzajem i już sobie sami wymyślają te punkty wspólne i tworzą tą swoją grupę. Nie potrzebują dostać 3 kawałki makaronu i 5 marshmallowsów i teraz bądźmy najlepszymi przyjaciółmi, bo zbudowaliśmy coś. Ale też dodam, że może to też działać w drugą stronę, że siedzi ten ST i mieli te swoje klawiaturki, a tak naprawdę nie rozumie, że wkład tego NF-a faktycznie działa, że może to dla niego jest niewygodne, że on nie chce tego robić, że on wolałby siedzieć i szukać tych swoich problemów w kodach, czy cokolwiek on tam robi. I czasami dobrze było się zastanowić, że może faktycznie to te śmieszne rzeczy, które wrzuca ten NF, faktycznie się przydają i w tej relacji są dobre. Więc tu znowu, tak jak ty mówisz, że patrzymy wszyscy przez swoje ego i zamiast oceniać tych, że a jak oni tak mogą, ja tego nie potrzebuję, tak, a ci drudzy siedzą i o nie, daj mi fajne zadanie, a ci znowu się burzą, to dostosować się. No. Zgadza się. Ale też się nie dać, bo czasami faktycznie nie ma sensu. I tak, zarządzający też dbają o morale, efektywność zespołu, czyli myślą zespołem bardzo często. Czyli niekoniecznie nawet o jakiejś tam osobistej efektywności, a często osobistej efektywności w kontekście zespołu, w kontekście grupy, która będzie lepsza dzięki temu, że ja będę lepszy dawał, będę lepszy przykład i będę mógł po prostu dzięki temu zwiększyć jej produktywność. Mhm. Oni są bardzo nastawieni na wyniki, bardzo. Mhm. Tylko, no. Tak, wynik, który jest gdzieś tam, to znowu mówimy o tych typach kontrola kontra ruch, dynamicznych kontra statycznych. Jest to typ statyczny, natomiast typ statyczny nastawiony na wynik, ale niekoniecznie na ciągłą, nieustanną zmianę. Na kontrolę, ale niekoniecznie na ruch. Tak, oni na przykład nie potrzebują wchodzić w poniedziałek i zobaczyć coś innego we wtorek i coś innego w środę, ale oni potrzebują w ten piątek o tej 9:00 dostać to, o co poprosili w ten poniedziałek. Tak, i lubią mieć jakiś tam plan dnia bardzo często ustrukturyzowany. Mm. Wiadomo, tutaj STP powiedzmy może być troszkę inny, ale... No NTJ jest... też, nie to zależy. Tak, jakiś tam plan dnia, ale w tym planie dnia jakiś powiedzmy zaplanowane to, zaplanowane jedna, druga, trzecia, czwarta rzecz i na wszystko jest jakby odpowiedni czas, tak? Że, a nie, że rzucamy wszystko i po prostu jedziemy, bo jest jakiś przepływ energii związany z tym, że teraz nam się zachciało. Okej, po prostu jest na to czas, jest wtedy, jest tamten czas i to jest bardzo często dobre dla grupy, żeby mieć taki porządek. No. I tu trzeba znowu zaznaczyć, że często patrzymy na nich jak na tych takich twardych, ostrych, a tak naprawdę oni są nastawieni na dobrą grupę. Oni swoją tożsamość nawet często biorą z tego, jak dobrze się wiedzie ich grupa. Mhm. Ale jak najbardziej to też niekoniecznie musi to być zawsze jakiś tam kierownik, szef, znowu powtarzamy. Może to być na przykład strażak. Wyobrażam sobie strażaka, który jest jak najbardziej
typem zarządzającym, taki na przykład porządny, STP. Uczciwy, odważny tak, człowiek. Tak, tak, tak. I on właśnie wtedy się syci tym, że może pomóc, że może działać. Jest to jakiś tam coś, co osiągnął. Bo tak. Faktycznie, bo pomoc w pożarze, w tym, żeby ludzie byli bezpieczni, żeby ten budynek miał jak najniższe straty materialne, no to jest jakiś cel, do którego ambitny cel i duży, który ta osoba może dążyć. I tu ta kontrola też wchodzi, bo on wtedy on ma kontrolę nad własną pracą. To mówiliśmy też, odsyłam do wcześniejszych filmików na temat kontroli, a ruch, czyli statyczny kontra dynamiczny. I tak samo jak mówiłeś o tej sekretarce, sekretarka ENFJ jak najbardziej, STJ jak najbardziej, to są kompetentni bardzo ludzie, tylko to nie będzie wyglądać tak samo jak praca sekretarki, powiedzmy ISFJ czy ESFJ. Będą takie sekretarki pewnych typów, które będą odbierać telefony, odpowiadać i notatki spisywać. A taki typ zarządzający, sekretarka, jak najbardziej może się realizować w tym zawodzie, ale to raczej może być ta osoba, która spisuje tam w kalendarzu jakieś wydarzenia, tam sobie poprzewraca, tutaj sobie ułoży, że ta grupka może tutaj czy tutaj, no. I te typy nie wybaczą, bo mogą dużo wybaczyć w kontekście, że na przykład ich konkretnie możemy coś zrobić, że możemy zawalić w jakiejś kwestii, której oni osobiście ucierpią, okej, ale jeżeli uzawalamy i jakby grupa, plemię traci przez nasze zachowanie, przez to, co robimy, w jaki sposób się zachowujemy, to oni będą rozczarowani. Tak, nie bądź słabym ogniwem w grupie. Tak. Słabe ogniwo, co to znaczy dla każdego coś innego, ale głównie chodzi o to, że jeśli nie przynosisz zysku grupie, albo gorzej, jeśli przynosisz szkodę grupie, To oni wtedy to biorą osobiście. Tak, to i nie dziw się. Ich osobiście wtedy zaatakowałeś. Tak, bo ta grupa należy do nich. Opieka nad tą grupą jest ich. I jeśli ty uderzysz w grupę, to nie oczekuj, że oni będą przychylnie do ciebie podchodzić. Tak. Inna sprawa też jest taka, szanuj ich autorytet. Nie podważaj ich, szczególnie publicznie i w grupie. A tym najgorzej, co możesz zrobić, to ośmieszyć. Ośmieszyć, publicznie. Naprawdę. To nie znaczy, że trzeba się zgadzać z każdym słowem. To nie o to tutaj chodzi, ale są sposoby rozmawiania czy dyskutowania, a te typy jak najbardziej to przyjmują. Jak najbardziej można z nimi dyskutować. Wyobrażam sobie, jak można by było śmieszyć. Na przykład powiedzieć, dobrze, no to może coś na tam dany temat powie nam tutaj pan NTJ. A wiemy doskonale, że ten NTJ jest totalnie niekompetentny w tej dziedzinie. Nie przeczytał, nie dowiedział się jeszcze, bo nie wiem, bo nie musi wiedzieć, albo... I to dalej. Specjalnie na przykład robimy, żeby i teraz coś wytknąć. Dajemy po prostu rzut oka. Okej, tak ktoś mi zaraz powie, ale to każdy gdzieś tam mógłby być rozczarowany, czy mogłoby to go zaboleć. Tak, ale ich najmocniej, bo to się uderza w ich jakby przy całej grupie, tak? Przy wszystkich ludziach, które, bo załóżmy, nie wiem, weźmiemy sobie jakieś tam typy, o których będziemy mówić, typy tła, to typy tła bardzo mocno może zaboleć w indywidualnej rozmowie. Nawet tak, jeżeli uderzymy w jakieś ich emocje, uczucia. Czy kompetencje. Tak, a jeśli chodzi o typy zarządzające, najgorzej, jeżeli przy tym całej grupie, przy plemieniu. Tak, ich własnym. To ich tożsamość wynika z tego. A my specjalnie na złość przy plemieniu, przy tej grupie ośmieszymy, podważymy, pokażemy, że są gorsi. Tak. To jest... I znowu, to nie znaczy, że trzeba się zgadzać ze wszystkim, co mówią. Nie o to tutaj chodzi, ale na przykład jeśli stoi ten szef ESTJ i mówi, Nikodemie, ty będziesz dzisiaj odpowiedzialny za coś tam, a potem inny, drugi szef za plecami powie, Nikodemie, nie, ty załatw mi to i tam, to jest podważanie, tak się nie robi. To jest zaburzenie efektywności zespołu, to jest brak zaufania do tamtego, no po prostu, nie. Współpraca, działamy jako zespół. I szanujemy też tego szefa. I inna rzecz jest taka, że z typami zarządzającymi rozmawiamy wprost. Oni będą z nami rozmawiać wprost i to jest wyraz szacunku ich do nas, że mówią prawdę, mówią konkretnie i nie marnują naszego czasu. To dla nich my też musimy. To jest szczególnie trudne dla typów informujących. Tak. Szczególnie trudne dla typów informujących, którzy często można ich ocenić jako
kręcących, że ściemniają. I to nie chodzi o to, że ściemniają czy kręcą, tylko... Są taktowni. Są taktowni. Oni nie chcą powiedzieć wprost, bo dla nich to jest niekulturalne. Zgadza żeby się. Podejść i powiedzieć, cześć, przynieś mi szklankę wody. No nie, przecież zarządzającej... Nie, no, informuję, co może nawet nie poprosić o tą wodę, ale... I może niekoniecznie musimy mówić szefowi, że przynieś mi szklankę wody. Tak, dokładnie, ale chodzi o to, że... Żeby komunikować się na przykład... Wprost, okay, no. Przychodzi ten szef i mówi, co cię boli? Mhm. Co uważasz, co cię w tej firmie denerwuje? On pyta, bo chce wiedzieć. I naprawdę chce wiedzieć. Tak. Czyli trzeba mu wtedy powiedzieć, boli mnie X, Y, tak. Z, A, B, C, a nie na zasadzie... Jeżeli tego nie mogę tego powiedzieć, bo on no. się, bo to uzna za niestosowne, no. bo się urazi, albo to nie wiem, czy mogę, czy nie mogę. Czasami te relacje są kiepskie ze swoją. Nie, Kaśka podpija mi mleko, nie podoba mi się to, mam podpisaną tak. butelkę. Nie, a my kręcimy. Jak on ma to załatwić, jeśli mu tego nie powiemy? A potem się okaże, tak. że my mamy ciągły żal, odchodzimy od firmy i on potem ma do on nas nawet nie żal, wie, o co że chodzi. Trzeba było powiedzieć, Kaśka mi mleko podpija, to ja jej kupię nowe mleko, albo tobie kupię całą zgrzewkę tak. i osobną lodówkę. No, z nimi się rozmawia wprost. Tak jest. I słuchać. Jak oni już coś mówią, to dlatego... Najczęściej, wiadomo, zależy od osoby, ale najczęściej. Oni mówią o sferach, w której mają pewną ekspertyzę i dlatego mówią o tym, bo oni chcą przekazać wiedzę, chcą nas ulepszyć. Tak. Więc warto, nawet znowu, jeśli się nie zgadzamy, warto ich wysłuchać i porozmawiać. A czemu tak myślisz? A czy możesz mi udowodnić jeszcze? A to poda mi 5 przykładów czegoś tam, a czegoś tam. Jakie 3 kroki ja mogę zrobić teraz, żeby lepiej zrozumieć, co mówisz? A nie, a głupie to masz. A nie chcę o tym gadać. Tak, tak, ja kiedyś coś tam słuchałem. Albo coś w tym stylu. To nie. Nie mówimy tak. Lubi hierarchię. Ale to jest ciekawe, bo zarządzający jak najbardziej przez to, że lubi i rozumie hierarchię, jak najbardziej może być, powiedzmy, tą osobą, która podporządkowuje się hierarchii w dziedzinach, w których on może być mniej kompetentny. Gdzie rozumie, że na przykład w tej, okej, że na przykład może jasno rozdzielić kompetencje. Załóżmy w rodzinie, że ktoś odpowiada za to i jest szefem tego, a oni są szefem tej części, tego działu. I dosyć fajnie można sobie się z nimi dogadać. To nie tak, że oni muszą wszystkim rządzić. To jest też kolejny jakiś tam stereotyp. Tak. Oni jak najbardziej mogą oddać kompetencje komuś innemu, komu wierzą i zaufają, że no, ona... Jednie, no tak. A czasami zaufają tylko dlatego, że są wyżej w hierarchii. W sensie, tak. że mają szacunek do, no, do pozycji, do stanowiska. No. Zgadza się, więc to nie jest tak, że nie można się z nimi dogadać. Oni też jak najbardziej mogą i chcą służyć, czy być taką osobą, która będzie gdzieś tam nazwijmy to niżej w tej hierarchii reputacyjnej po to, żeby po prostu znowu zespół, grupa działała i żeby była efektywna. No. Natomiast trzeba ich docenić i trzeba docenić to, jak to robią, jak to działają. Niekoniecznie wiadomo, zależnie od powiedzmy formy, o formach dokładnych doceniania to będziemy może mówić dokładnie no, w kontekście konkretnych typów. Natomiast... Ale przynajmniej szacunek do tego, że wypruwają dla nas flaki. Tak. Naprawdę. Nawet powiedzmy i nie wszystko widać od razu. Nie wszystko widać, no. Tak, z tych rzeczy, które oni robią. Ale dają z siebie wszystko, naprawdę. Dlatego też oczekują tego od nas. I to czasami boli. Więc podsumowując, zarządzający to jest grupa inicjująca, bezpośrednia w komunikacji i jest to typ kontrola statyczny. O tym też mówimy w innym odcinku, w innych odcinkach w zasadzie, bo o każdym z tych elementów poruszyliśmy jeden odcinek. Musimy szanować ich autorytet, to kim są, co nam dają, nie poganiać ich, słuchać, okazywać im szacunek przez to, że będziemy bezpośredni w stosunku do nich. Przynosić im też wyniki, też mówiliśmy, że zależy im na tych wynikach. Tak, nie obrażać się, że są właśnie tacy bezpośredni i szczerzy, bo to jest ich okazywanie szacunku względem nas. Też mogą być spontaniczni, ale nie lubią takiej spontaniczności w planie, w pracy, że nie burzmy ich
roboty, czy nie włóżmy pracę zespołu. Jeśli mamy jakiś pomysł, jakiś plan, to przychodzimy wcześniej do nich, omawiamy to, oni ustalają te kroki, wszystkie, które, do których dążymy i otaczamy sobie po kolei. I wcześniej jest czas na planowanie, a potem jest czas na wdrożenie. To nie są ludzie, którzy będą bardzo chętni. Na pewno się zgodzą czasami, ale jeśli to będzie dobry pomysł, ale będziesz musiał się 8 razy bardziej namęczyć, chcąc namówić zarządzający typ do zmiany planów, jeśli już ta machina zaczęła, jeśli już ten plan zaczyna być wdrożony. Jeśli chcesz coś konkretnego, to przyjdź na początek, powiedz na początku i powiedz to wprost. Tak. Więc pamiętajcie, zarządzający zespół to ja to zespół. Mhm. Więc grajcie w zespole. Pozdrawiamy zarządzających. Lubimy, tak jak wszystkich. I zachęcamy i zarządzających, i nie tylko, do lajków, do komentarzy, bo z reguły ich jest bardzo dużo pod naszymi filmami. I o to chodzi. Wtedy też możemy się odnieść do nich, pogadać z Wami. I do dzwoneczka, po to, żebyście byli zawsze informowani o tym, jak będzie jakiś nowy film. Na Facebooku nas znajdźcie. Jest grupa na Facebooku też. Jest strona i jest osobna grupa. Też zachęcamy. Type Hype 16 osobowości. I na Instagramie też jesteśmy, jeśli ktoś lubi śledzić. Także zapraszamy i dziękujemy. Dziękujemy.